Niektórzy to mówią, że wolą jednak Boże Narodzenie, bo są prezenty. Znaczy, że na święta są prezenty. Ale dzisiaj Pan Jezus przynosi najwspanialszy prezent. Przychodzi do apostołów i mówi: pokój wam. Już jest w porządku. Nie musicie się bać. Koniec wojny. Koniec wojny wewnętrznej. Oj, bardzo by się przydał pokój, nie? W pewnym kraju, w pewnym domu, w pewnym sercu przydałby się pokój. To Jezus go dzisiaj przynosi. Daje ten pokój. Daje pokój, tchnie na apostołów, rozdaje go. To niesamowite, jak jest cierpliwy. Z miłosierdziem to trochę jak z chlebem. To brat Albert Chmielowski o tym mówił, że trzeba być jak chleb, który leży na stole i każdy może przyjść i wziąć dla siebie kawałek. Każdy może przyjść. Każdy może przyjść. Natomiast chleb nie jest od tego, żeby mówić, kto może, a kto nie może, kto jest błogosławiony, a kto jest potępiony. Każdy może przyjść. Taka jest miłość. Miłość się daje każdemu. Jezus się daje każdemu. I kiedy przynosi też pokój każdemu. Nawet tym, którzy nie zasługują. To jest miłosierdzie. Dostanie chleb, dostanie łaskę, dostanie pokój ten, który go weźmie. Ten, który go weźmie. Więc Jezus uczy nas brania. Mówi nawet do Tomasza, mówi: przyjdź, weź, dotknij, ale bądź blisko. Poczęstujcie się, bracia i siostry, jezusowym pokojem, jezusowym chlebem. Wiosna.